szkoleniowców osiągających ze swoimi zawodnikami bardzo duże sukcesy w 2016 roku nie brakowało. Kapituła postanowiła zliczyć osiągnięcia i nagrodzić szkoleniowca, którego zawodnicy 154 razy stawali na podium ogólnopolskich zawodów. Największym sukcesem okazały się zawody Pucharu Polski juniorów, młodszych i młodzików, w których klub przeszedł do historii, bowiem po raz pierwszy ostrołęczanie zajęli pierwsze miejsce w kategorii młodzików i juniorów, potwierdzając, że są w czołówce najlepszych zespołów w Polsce, a tym razem okazali się najlepsi. Na koncie klubu pojawiały się także medale Mistrzostw Polski, Puchar Europy i wiele innych trofeów, a najwięcej o tym może opowiedzieć z pewnością sensei Wiesław Orzeł. Ostrołęcki klub karate Kyokushin. Bardzo chciałem podziękować za to wyróżnienie, naprawdę. I chciałem powiedzieć, że ta nagroda to jest nie tylko moja, ale wszystkich trenujących karate Kyokushin w Ostrołęce, wszystkich sympatyków. Chciałem też tutaj podziękować Urzędowi Miasta za to, że nas wspiera, Starostwu Powiatowemu też i wszystkim dokładnie tym, którzy przyczyniają się do tego, że te sukcesy są trenerom naszym, naszym zawodnikom. Dziękuję. Z jakich sukcesów i osiągnięć w 2016 roku jest Pan najbardziej zadowolony? Najbardziej zadowolony jestem praktycznie z każdego sukcesu. Z każdego sukcesu się tak samo cieszę, ale najbardziej z tego, że udaje mi się co rok z tym klubem, bo jestem jego prezesem, osiągnąć tak wiele. To naprawdę nie jest tak łatwo wygrywać na Mistrzostwach Polski, na Pucharach Europy, Mistrzostwach Europy. To jest, w karate Kyokushin jest bardzo ciężko, bo to jest sport kontaktowy. Cieszę się też z tego, że mamy tak duże wsparcie wśród urzędników, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, rodziców i kibiców i wspierających. Chciałem podkreślić jeszcze jedno, że tak naprawdę nie jest największym celem wygrywanie, a nam się to udaje. Najważniejsze jest ta sztuka karate, która jest i to jest bardzo ważne. Chciałem też podkreślić, że na ponad 200 parę klubów w Polsce karate, trenujących karate Kyokushin, rzeszonych w Polskim Związku Karate, jesteśmy w pierwszej dziesiątce. To też jest bardzo fajne. I nie schodzimy z tego miejsca już przez dłuższy czas. I chciałem też podziękować właśnie tym, którzy się do tego przyczynili, swoim trenerom, którzy pracują razem ze mną w klubie i tym zawodnikom, którzy wierzą nam i dosłownie robią wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Więc naszym takim marzeniem jest to, że bo weszliśmy już na olimpiadę jako sport, jako karate, żeby kiedykolwiek i robimy wszystko, żeby nasz zawodnik z naszego klubu kiedykolwiek chociaż dostał się do kadry Polski, to będzie coś wspaniałego. Czy to jest takie największe sportowe marzenie? No moje sportowe marzenie jest, tak jak już wcześniej mówiłem, że trenowanie karate to już jest takie marzenie wszystkich i moje, żeby jak najwięcej ludzi trenowało, dzieci i tak dalej, ale jest to jednak takie marzenie. Komu warto podziękować za te sukcesy? Przede wszystkim tym, którzy w naszym klubie trenują, rodzicom, którzy przyprowadzają dzieci, którzy nam bardzo wierzą. Naprawdę, to jest bardzo ważne, że przyprowadzają, wierzą, zostawiają i z tym trenerom, działaczom, którzy razem ze mną prowadzą ten klub. Ważne. I chciałem tutaj też podziękować, tak jak wcześniej mówiłem, Urzędowi Miasta za to, że nas wspiera i Starostwu Powiatowemu. Nigdy nam, jeżeli idziemy o cokolwiek prosić, to zawsze nam pomagają w tym, żebyśmy po prostu na te zawody pojechali, czy ewentualnie jakąś pomoc od nich dostajemy.